Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 19 odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, dzisiaj będziemy kończyć zadanie Więcej niż Mistrz. Mamy już wszystkie schematy dla Zdrawko, więc pójdziemy mu to oddać i zajmiemy się drugim zadaniem. Ta zakapturzona kobieta to pewnie jakaś znowu Bruksa albo coś w tym stylu. Norma. Dobra. Idziemy do Zdrawko. Nie ma co dłużej zwlekać. Zakończmy wreszcie to zadanie z tymi rynsztunkami, żebyśmy mogli zrobić sobie idealny rynsztunek. Witam. Mam nadzieję, że poszukiwania idą dobrze. Udało mi się już co nieco znaleźć. Doskonale. Zrobię sobie kopię i dzięki temu wreszcie będę mógł zdobyć arcymistrzowskie uprawnienia. Wielkie dzięki, Wiedźminie. Więcej niż mistrz, dobrze. Nowigradzki korony 500, za to dostaliśmy. Chciałbym wykonać przedmiot. Możesz coś dla mnie wykonać? Oczywiście. I teraz tak, przejrzyjmy sobie te ekwipunki tak na szybko. Cech żmii mnie raczej nie interesuje. Cech gryfa. Moc znaków, odporność na obrażenia kłute, na obrażenia obuchowe, cięte, zadawane przez potwory. Wiedźmiński rynsztunek. Czy tutaj jest gdzieś pokazane, czy to jest ciężki, średni, czy lekki? Kiedyś było takie rzeczy opisane, ale widzę, że teraz jest problem. Cech kota. O, tu jest element lekkiego rynsztunku. Tu jest średniego rynsztunku i niedźwiedź jest ciężki. Wilk jest średni i... A, bo to jest to. Dobra, to jest średnie. A Manticora? Gdzie jest Manticora? Nie było tutaj? Czy ja jestem ślepa? Buty wilka Skermoren. To są te inne rzeczy. A gdzie mamy buty? Tu jest Manticora. Średni rynsztunek. Powiem wam, że zastanawiam się, czy nie iść w Manticorę, bo jest to całkiem nowy rynsztunek. Jego wcześniej nie było. Premia przy trafieniu krytycznym plus 30 punktów odporności. Chociaż z drugiej strony kanonicznie byłoby, wiecie, po prostu zrobić sobie wilka. Albo ten Skermoren, albo ten legendarny. Dobre pytanie. Tu jest pod siłę ataku, odporności. Tu jest pod moc znaków. Tu są większe obrażenia i większa siła ataku. Także chyba byśmy sobie ten zrobili. Te buty Skermoren. I tutaj by się przydało w takim razie wykupić rzeczy. Tylko ja sobie muszę porobić te cuda. Inaczej, ja nie muszę tego robić, tylko ja muszę sobie to wziąć ze skrzyni. Także pójdziemy w arcymistrzowskie legendarne buty wilka Skermoren. I teraz tak, moi drodzy. Zrobimy cięcie w tym momencie. Powodzenia na szlaku. Ja pójdę sobie do Korwobianko. Wezmę sobie stamtąd wszystkie elementy rynsztunku, które będą mi potrzebne. Bo tego będzie trochę. Musimy wziąć te rzeczy ze skrzyni, bo ja z tego co pamiętam robiłam wszystkie rynsztunki w podstawce. A szczególnie rynsztunek wilka, bo z takim żeśmy chyba skończyli nawet grę. Także weźmiemy sobie to. Przejdziemy tutaj do Zdrawko. Ja sobie to wykonam, pokażę wam to i jeszcze przejdziemy się... Chyba, że ja już wam to pokażę wszystko. Tak myślę. Dobra, to tak. Ja teraz robię cięcie. Idę do Korwobianko, wziąć sobie wszystkie rzeczy. Przyjdę do Zdrawko, żeby mi to zrobił. I przeniosę się jeszcze do Velen i pójdę sobie do Zaklinacza, żeby to wszystko zaklnąć. I co? I spotkamy się już przy nowym zadaniu. Także ja lecę teraz i spotkamy się za moment. Dobrze, moi drodzy, już wróciłam. O Jezu, zajęło mi to naprawdę dużo czasu. Przed wami tutaj prezentuje się zbroja cechą Manticory. Zdecydowałam, że jednak pójdziemy w Manticorę. Z tej przyczyny, że okazało się, że jakimś cudem, nie wiem jak, ale w skrzyni nie miałam elementów do zbroi wilka, miałam tak naprawdę tylko tors, więc uznałam, że skoro Manticora jest nowym pancerzem i tak naprawdę robimy ją bez znajomości poprzednich schematów, czyli wiecie, zwykły, ulepszony, wyśmienity, mistrzowski, arcymistrzowski, no to wypadałoby tutaj to zrobić i tak straciłam naprawdę wiele pieniędzy. Dodatkowo zaklnęłam sobie tutaj bronię,
Oraz wyuczyłam się nowej umiejętności, która pozwala nam zwiększyć umiejętności średnich pancerzy. Zaraz wam to zresztą pokażę w postaci. Jest to konkretnie umiejętność ta, techniki szkoły Gryfa. Każdy element średniego rynsztunku dodaje plus 5% do mocy znaków i 5% do regeneracji wytrzymałości. Ponieważ no, cech Manticory jest średnim rynsztunkiem. Teraz, moi drodzy, po tym długim cięciu, które musiałam zrobić, zajmiemy się zadaniem Kości Wielkiego Żebraka. Jest to zadanie, które rozpoczęliśmy w tamtym odcinku, w poprzednim. A naszym zadaniem jest złożyć tutaj kości. Znajdź pusty sarkofag i umieść w nim kości. Czy to tu? Na to wychodzi. Gotowe. Teraz jego dusza powinna zastać. No i jak widzę po zadaniu, to już w takim razie dzisiaj dwa udało nam się wykonać. W związku z tym nie do końca wiem, co by tutaj teraz zacząć robić. Jest tego trochę za dużo. Problemów w winnicy możemy się pozbyć, ale nie chcę też, żeby długo trwał odcinek. Tutaj mamy zadanie o damie i rycerzu. Nieopodal Kasserla Ravello Geralt natrafił na ogłoszenie drwala Jacoba, który poszukiwał człowieka nielekającego się czarów i zdolnego stawić czoła wiedźmie. Była to wypisz, wymaluj charakterystyka wiedźmina, nic więc dziwnego, że nasz bohater zainteresował się tym zleceniem i postanowił odwiedzić Jacoba. Może byśmy się tym zajęli na 93 poziom. Nie jest to jakoś daleko. W ogóle czy ja mam tam jakiś punkt odniesienia teleportacyjny? No nie do końca, także i tak nie opłaca nam się niczym przenosić. Najlepiej będzie wziąć płotkę i po prostu pojechać. No szczerze? Szczerze brzydka pogoda jak na podróże, a zadanie myślę, że może być całkiem ciekawe. Coś mi się kojarzy to zadanie z czymś, ale nie wiem, czy to jest to, co myślę. Zaraz się okaże w sumie. Mam nadzieję, że ta zbroja nam pomoże. Wiecie, są zbroje, które są lepsze od tego wiedźmińskiego rynsztunku, jeżeli chodzi o same w sobie przebicie pancerza, no może bardziej po prostu o obrażenia. Ale wiecie, to nie jest powód, żeby od razu używać tego i widzę, że mam cały czas tę dziwną umiejętność, która mi się odpala. Myślałam wcześniej, że to z miecza Dali, ale tak naprawdę wychodzi na to, że nie, ponieważ go zdjęłam. W ogóle sprzedałam go, także to byłoby bardzo dziwne. Ale chyba nie powinnam narzekać. Widzę, że płotka bardzo ma dzisiaj problemy z jazdą i zaczyna mnie denerwować. Zaraza. Nie atakujemy niczego Geralta aktualnie, tylko po prostu jedziemy przed siebie. I miejmy nadzieję, że coś znajdziemy fajnego. Że to będzie fajny questik i że nie zajmie nam 50 minut odcinka. Bo chciałam zrobić krótszy film. No, wygląda to miejsce dosyć nieciekawie. No, skurwa, trzymaj się, panienko. Tak, to jest to zadanie, co myślałam. Ty jesteś Jacob? Spokojnie, spokojnie, Mordant, leżeć. A kto pyta? Jestem wiedźminem. Znalazłem twoje ogłoszenie. Czekaj no, ty jesteś wiedźmin? Taki jak z legend i baśni Luisa Herrery? Taki sam? Ja to kurwa mam szczęście. Bo widzisz, nikt mi nie wierzy, że to drzewo tutaj to zaklęta panienka Dafne z baśni. A ty mógłbyś ją odczarować. Nie jesteś aby trochę za stary na baśnie? Prosisz się o wpierdol, wiedźminie. Chuja cię tam obchodzi, na co jestem za stary. Właściwie masz rację. Nie moja sprawa, w co wierzysz. No, to dobrze, że się rozumiemy. A na jakiej podstawie uważasz, że drzewo jest zaklętą dziewczyną? No słuchaj, to było tak. Przychodzę na wyrom z moim psem Morhodem. Podchodzę do drzewa, spluwam w łapy, biorę siekierą, zamach i tnę. A tu jak jucha nie chluśnie! Jak stałem, japa mi opadła. Ale nagle wie, toż to kropka w kropkę jak z historii o Dafne Garecie i wiedźmie z Rysiej Skały. To z legend i baśni Herrery? No tak, kurwa!
Wydanie drugie poprawione in oktawo. Znam tę historię na pamięć, bo mi je babka do snu czytała. Widzę, że od deski do deski, łącznie z kolofonem. Wiesz, naprawdę ciekawi mnie, skąd u ciebie to zamiłowanie do baśni? Zaraz. Nabijasz się ze mnie? Nie. Po prostu żyjemy w parszywych i zupełnie niebajkowych czasach. A kogoś takiego jak ty spotyka się rzadko. Ano, prawda, z tymi parszywymi czasami. Prawda. Więc tym bardziej trzeba pamiętać o baśniach. Babka zawsze powtarzała mi: nie wiesz, jak postąpić w życiu? Pomyśl, co robił rycerz szachownicy czy szlachetna Alondra. Tak mnie wyszkoliła, że choćbym chciał zrobić inaczej, to kurwa nie potrafię. Rzucę okiem na to drzewo. Tylko ostrożnie. No, mamy faktycznie nawiązanie. Była taka baśń o kobiecie zaklętej w drzewo. Przysiągłbym, że w szumie liści słychać szloch. No raczej tak, ja też to słyszę. Rzeczywiście krwawi. Najwyraźniej ludzką krwią. A kora w niektórych miejscach wygląda jak blizny przerostowe. Działa tu też magia, bo medalion wibruje jak szalony. Nie widzę, żeby ci wibrował. Sądząc po kształcie plamy, trysnęła od strony drzewa. Tu coś jeszcze jest? Praca przy wyrębie szła pełną parą. Ale to dziwne, że wokół wierzby nie rosną inne drzewa. Dobra, panie Drwalu. I co? Obejrzałeś drzewo dokładnie? Obejrzałem. Krwawi. I rzeczywiście wygląda niezwykle. A nie mówiłem? Moja pomoc będzie kosztować. Ja tam prosty drwal jestem. Groszem nie śmierdzę. Dobra, to może 115 dasz? Stoi! Jak odczarujesz panienkę, to zapłacę. A tam chłop. Nie, no żartuję. Pomogę ci, ale najpierw muszę zastanowić się, od czego zacząć. Nie trzeba. Ja wszystko wiem. Panienka Dafne i rycerz Gareth kochali się aż strach. Jednak aby stać się godnym ręki wybranki, Gareth musiał stawić czoła wiedźmie z rysiej skały. Gdy Gareth wyruszał na wzgórze, w dowód przychylności Dafne dała swemu rycerzowi chusteczkę. Ale on nigdy nie wrócił. Ano, nie wrócił. A ona stała tu i wyglądała go dniami i nocami. Aż wrosła w ziemię i stała się drzewem? Zastanawiam się, dlaczego. Noż kurwa, żeby tak doczekać tej pięknej chwili, gdy Gareth wreszcie zwróci jej tę chusteczkę. Taka jest bowiem moc tęsknoty, no i siła miłości. Czyli musisz udać się na rysią skałę i znaleźć sposób na odczarowanie Dafne. Dam ci moją książkę z baśniami, żebyś doczytał szczegóły i... Powodzenia, Wiedźminie. No dobra, rozumiem, że możemy przeczytać tę książkę. Upiór Dafne. Nie mogę tej książki przeczytać. Dobra, ale wejdźmy najpierw do bestiariusza i sprawdźmy tego upiora. Upiory. Upiór Dafne będzie gdzieś? Powinien być. Upiór Dafne. Podczas pobytu w Toussaint Geralt zetknął się z niezwykłym przypadkiem kobiety zamienionej w drzewo. Gdy nacięło się korę, pień krwawił, a gdy słuchało się szumu liści, słychać było stłumiony szloch. Wiedźmin zbadał sprawę i dowiedział się, że magia, czy też klątwa, która spowodowała transformację, związana jest ze smutną historią z przeszłości. Dafne zmieniła się w drzewo w wyniku wielkiej tęsknoty za swoim rycerzem, który pojechał do wiedźmy z rysiej skały i nigdy nie wrócił. Opowiem wam, że to będzie naprawdę fajne zadanie. Przynajmniej ja je takim pamiętam, że było naprawdę w porządku. Płotka, widzę, że się zajadasz tutaj jakimiś gałązkami i tak dalej, a mogłabyś się ruszyć.
To jest fajne zadanie i właśnie nawiązuje do baśni, tylko że to są baśnie z tego, co kojarzę, takie słowiańskie. W polskich baśniach chociażby braci Grimm, chociaż bracia Grimm to nie są polskie baśnie, tylko niemieckie, ale ogólnie w takich baśniach się tego nie znajdzie. Mam nadzieję, że nie strzeliłam teraz gafy, no nie? Bracia Grimm to byli z Niemiec bracia. Chyba tak. Jezu, ale wstyd by było, jakbym strzeliła taką gafę. Dobra, możemy wejść na górę. Tutaj niby to wygląda jak jakaś ścieżka. Dobra, jest tutaj ścieżka. Nie atakuje. Co nie znaczy, że nie jest groźna. No to już jest jakiś ewenement. Chyba faktycznie mieszka tutaj jakaś wiedźma. Wejście. A czemu ja mogę wejść do jaskini? Troszeczkę nie rozumiem. I co, że to wejście jest niby tu? Ale jaja. Mamy kikimorę. O, to jest gniazdo kikimor. Niedobrze. Kikimora wojownik to mnie zeżre. Nieźle. Niepotrzebnie chyba tu wlazłam, wiecie? Tak mi się coś tylko wydaje. Ej, właśnie zauważyłam coś. Mianowicie, że bardzo szybko mi się ładuje wytrzymałość, to po pierwsze. A po drugie, że mam dodatkowe eliksiry. I tak samo miałam jedną chyba dodatkową petardę. Chyba akurat tego to nie. Rzuć w nią to, bo widzę, że będzie problem. A może art fajnie by zadziałał? Widzę, że jest całkiem nieźle. Chociaż igni chyba lepiej działa. Dobra, są jaja kikimor. Podejrzewam, że coś się złego stanie, kiedy to zniszczę. Na przykład przyjdzie więcej kikimor. Bo się wściekną. Dobra, czy jeszcze jakieś jaja tutaj są? Chyba nie za bardzo. Jest jakiś kufer za to i... Tu na górze coś jest. Czy to jest ciało? Szkielet i stare fragmenty pancerza. Ciekawe, kto to był. Kość rycerza Gareta. No, pięknie. A czy tędy wyjdę? Wygląda na to, że tak, że wyjdę. Te barwniki do zbroi mnie trochę irytują, bo mi są kompletnie niepotrzebne. Czyli i tak tędy musiałam wejść. To chyba ktoś się zdenerwuje na mnie. No, widzę, że już wiemy, kto tutaj maczał w czym paluszki. Ta wiedźma chyba go załatwiła, no bo co? No dobra. Zaraz się tego dowiemy. Chata. Wiedźmy. Wygląda fajnie, trzeba przyznać. Dom wygląda na zamieszkany. Ale skoro nie ma nikogo, rozejrzyj. Chyba do czasu nie ma. Jest ciepły. Nie potrafię rozpoznać zapachu składników. O przemianach ciała i legendy i baśnie. O, to nam by się przydało.
Rycerz Gareth i panienka Daphne kochali się aż strach. Aby zdobyć przychylność przyszłego teścia, Gareth musiał jednak wykonać 7 trudnych zadań. Siódme zadanie było najtrudniejsze. Gareth miał udać się na Rysią Skałę, odszukać mieszkającą tam wiedźmę i przekonać ją do cofnięcia klątwy, która nękała krainę. Wszyscy, w tym Daphne, prosili Garetha, by ukorzył się przed wiedźmą. Musicie bowiem wiedzieć, że wiedźma z Rysiej Skały była złośliwa i nieprzejednana, nawet jak na czarownicę, a lud jej serca stopić mógł tylko akt prawdziwej pokory. Jednak Gareth nie chciał klękać przed wiedźmą i postanowił zmusić ją siłą do zdjęcia klątwy. Nikt nie wie, co zdarzyło się na Rysiej Skale, ale Gareth nigdy nie wrócił do swojej wybranki. Daphne zaś stała na szczycie wzniesienia i wyglądała go dzień i noc, aż zamieniła się w drzewo, by dotrwać do powrotu swego rycerza. Taka była moc jej tęsknoty i siła jej miłości. Ktokolwiek zranił to drzewo ostrzem siekiery, ten widział, że z rozciętej kory leje się krew. Ludzie zaczęli więc omijać te okolice, by Daphne w spokoju mogła czekać na Garetha, aż w końcu wszyscy o niej zapomnieli. O przemianach ciała. Transformacja ciała jest jedną z najtrudniejszych sztuk magicznych, którą posiedli tylko mistrzowie sztuki. Jednak nawet oni opanowali perfekcyjnie tylko jedną formę. Jest to związane z ograniczeniami psychofizycznymi, ponieważ bezpieczną przemianę w zwierzę może zapewnić tylko idealne dostrojenie się do zwierzęcia, w które chce się zmienić czarodziej. Słynny jest przykład Ulfa Czarnobrodego, który przez wiele lat mieszkał w jaskini z niedźwiedziem, by bezbłędnie pojąć istoty bycia tym zwierzęciem. Czy ta pantera, która nas atakowała, to była ta wiedźma z Rysiej Skały? Która nas nie atakowała, przepraszam. Liber Ivonis. Księga potępiona przez kapitułę czarodziejów. Przybyłem wówczas do miejsca zwanego Doliną Pnaw, w świecie zwanym Szagaj. Umysł człowieka nie potrafi objąć tej krainy, w której niegeometryczne przestrzenie i bluźniercze kolory przeczą wszystkiemu, do czego przyzwyczaiły nas oczy. W tamtej chwili, w momencie mojego przybycia, otarłem się o szaleństwo. Krzyczałem bezgłośnym krzykiem i krwawiłem krwawym potem, gdy dwa słońca wschodziły nad moją głową. Padłem na kolana i modliłem się nie o wybaczenie, lecz o szybką śmierć, a potem przyszli oni. Starte na proch kości. Tu coś jeszcze jest? Piołun, siarka, dziurawiec. Zapach jest świeży. Nie chcemy tego, Geralt. Piołun, siarka, ja dziurawiec. Zapach jest świeży. Piołun, siarka, dziurawiec. Uwagi o zastosowaniu łodyg. Zapach jest świeży. Interesujące. Krwawnik jest przede wszystkim rośliną leczniczą. Jak zostało powiedziane wcześniej, liście tego zioła przyłożone do ciała leczą urazy, rany i wrzody. Wywar z nich jest lekarstwem na przeziębienie, kolkę oraz utratę apetytu. Natomiast łodygi krwawnika, prócz licznych dobroczynnych właściwości medycznych, mają również zastosowanie we wróżbiarstwie. Ten sposób wróżenia jest tylko z pozoru trudny. W rzeczywistości pozwala skupić się na badanym zagadnieniu i uzyskać trafną odpowiedź na stawiane pytania. Ściana ze składnikami do uroków albo z trofeami. No, przede wszystkim to chustka nas interesuje chyba. Jedwabna chustka z monogramem DF. Jeśli należała do Daphne, mógłbym jej użyć do złamania zaklęcia. Zwykle odwiedzają mnie tylko dzikie koty. A tu proszę. Gość z dalekich stron. Czego szukasz w moim domu? No jasne. Już to znalazłem. Czyżbyś chciał odczarować zaklętą w drzewo dziewczynę? A jeśli tak? To co? To powiem, że ci się to nie uda. Nie czytasz baśni? Nawet wiedźmie z Rysiej Skały nie jest łatwo przezwyciężyć moc tęsknoty i siłę miłości.
Co się stało z rycerzem, który przyjechał cię zabić? Z Garethem? Dosyć szybko zmienił zdanie. Konkretnie przełom nastąpił po naszej pierwszej wspólnej nocy. Został u mnie dosyć długo. Potem dopadły go wyrzuty sumienia i postanowił wrócić do tej swojej dziewczyny. Ale wiesz, że nigdy do niej nie dotarł. Po drodze przydarzył mu się tragiczny wypadek. Miałaś coś wspólnego z tym wypadkiem? Oczywiście. Jak mogłam oddać innej kobiecie mężczyznę, który należał do mnie? Dobra, tam było, żeby wykazać pokorę, tak? No to na pewno jej nie zmusimy. Z odczarowaniem byśmy sobie sami mogli też poradzić, ale może ją poprosimy? A gdybym tak poprosił cię o zdjęcie uroku? Gareth dostał to, na co sobie zasłużył. A to, co stało się z jego dziewczyną, to nie moja wina. Nawet jeżeli nie ty ją przeklełaś, to możesz jej pomóc. Pewnie mogę, ale dlaczego miałabym to zrobić? Ukorzę się przed tobą tak, jak miał się ukorzyć Gareth z baśni. Proszę cię o pomoc. Odczaruj zaklętą w drzewo Dafne. Obserwowałam cię, gdy wszedłeś do mojego domu i myślałam sobie, ten człowiek nie chyli głowy przed nikim. Wstań z kolan. Nikt, nawet ja, nie jest w stanie przywrócić dziewczynie straconych lat i wymazać cierpienia, którego doświadczyła. Nie przywrócimy jej do życia, ale powiem ci, jak sprawić, by odeszła w pokoju. Jednak moja pomoc będzie miała cenę. Chcę dostać kosmyk twoich włosów. Skąd mam wiedzieć, że nie wykorzystasz go do rzucenia na mnie uroku? Potrzebuję go do zaklęcia, które ukryje mnie przed twoim wzrokiem, w razie gdybyś chciał mnie jeszcze kiedyś nękać. I do niczego więcej. Obiecuję. Nie musisz się obawiać. Ja zawsze dotrzymuję słowa. Zaufam ci. Możesz wziąć pukiel moich włosów. Dobrze. Co mam zrobić? Musisz przekonać dziewczynę, że jej ukochany chciał do niej wrócić, ale już nie żyje. Zabierz ze sobą jej jedwabną chustkę i fragment szczątków Garetha. Jego szkielet bieleje w jaskini pod tą skałą. Mam już jego kość. Zawodowa przezorność. Dobrze. Niech chustkę i szczątki strawi ogień. I pamiętaj, że twoje intencje muszą być czyste. Zrozumiałeś? Tak. Dziękuję za wskazówki. Proszę. I żegnaj. Gdy stąd odejdziesz, już nigdy się nie zobaczymy. No i dobra. Wróć do krwawiącego drzewa. No wydaje mi się, że dobrze zrobiłam, biorąc pod uwagę fakt, że zrobiliśmy tak jak w baśni. A o to chyba chodziło, prawda? Chociaż dobrze wiemy, że szczęśliwego zakończenia nie będzie. W ogóle fajny ten Gareth, wiecie, zobaczył pierwszą lepszą kobietę i postanowił się z nią po prostu przespać. No dobra, nie będę oceniała. Każdy ma swój rozum. On najwidoczniej go nie miał. A no cóż. To trochę takie, wiecie, jak o tej... Dalej, płotka, dalej! Trochę takie nawiązanie może do Kirkę i do Odyseusza. Że on też miał potem wyrzuty sumienia, wrócił, ale to w sumie gówno dało. Jest, kto wie? Dobra, widzę, że koń mi się buntuje. Bardzo solidnie.
Płotka, naprawdę, weź ty się opanuj. Dalej, Płotka, dalej. Nie wiem, kto projektował Płotkę, ale ona czasami naprawdę ma jakieś problemy ze sobą. Mówiąc wprost, nie potrafi kompletnie jeździć. No, ale czego oczekuję? Dawaj, Płotka, bo nie mamy czasu. Ciekawe mnie, czy będziemy walczyć z Dafne jako z upiorem, czy może po prostu ona nam się ukaże i będziemy musieli z nim jakoś porozmawiać? Dobre pytanie. Najpierw musimy pogadać z Drwalem, niech będzie. No i co? Spotkałeś wiedźmę? Czego się dowiedziałeś? Wiedźma nie jest taka straszna, jak ją malują. Owszem, zadzierała nosa, ale znam bardziej wiedźmowate czarodziejki niż ona. No kurwa, dobrze, ale co z Dafne? Wiem, jak odczarować Dafne. Muszę odprawić rytuał z wykorzystaniem jej chustki i kości Garetha. Ale z tym musimy zaczekać do odpowiedniej godziny. Wtedy rozpalę 4 ogniska z 4 stron świata i zacznę obrządek. Ogniska? W takim razie ja przydam się do czegoś. Będziesz przecież potrzebował drewna. Narąb ile możesz, a ja przygotuję wszystko inne. Drewno narąbane i ułożone w stosy. Co dalej? Teraz moja kolej. Muszę zapalić ogniska i przemówić do zaklętej w drzewo. Nie wiem, jak to się skończy, więc na wszelki wypadek trzymaj się z dala. A gdybyś zobaczył, że wyciągam miecz, najlepiej od razu uciekaj. Dobra, co dalej? Zapal ognisko na południu. Spójrz po raz ostatni na 4 strony świata. Od południa ani słowa. I ze wschodu nikt nie woła. Dobra, widzę, że fajnie się dzieje. Od północy martwa cisza. No i teraz tutaj. Na zachodzie wicher wyje. Przestań czekać. On nie żyje. I co dalej? Mamy ducha? Wysłuchaj mnie, zaklęta w drzewie. Nadszedł dzień twojego wyzwolenia. Oto chustka, którą dałaś w dowód miłości. Oto kość tego, którego obdarowałaś swoją miłością. Powinno się udać, wydaje mi się. Mój Gareth. On już do mnie nie wróci. Nie. Nie wróci. Czy przestał mnie kochać? Nie pozostał mi wierny? No i kurde, co teraz? Gareth do końca pozostał ci wierny. Na mnie już czas. Zbyt długo czekałam. Zbyt długo cierpiałam. Teraz chcę odejść. Żegnaj, panienko. Dziękuję ci, nieznajomy. I tobie, mój rycerzu. Dziękuję, że byłeś przy mnie i rozmawiałeś ze mną. Thank you.
myślałem, że inaczej się to skończy, ale cóż, jak widać, nie mogliśmy przywrócić jej życia. To wszystko, co mogliśmy zrobić. Dobrze się spisałeś. Masz, to twoja zapłata. No i możesz też zatrzymać książkę. Dzięki. Bywaj. Bywaj, Wiedźminie. Muszę jakoś poukładać sobie to wszystko w głowie. No i pięknie, zadanie udało nam się wykonać. A ja, moi drodzy, nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że ten rywal liczył na to, że będzie z Daphne. Mimo, że ona, wiecie, że on nagle odczaruje, że po prostu z drzewa zrobi się kobieta i będzie sobie dalej żyła. No, niestety to tak nie działa. Cóż, moi drodzy, jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się podobał, to zachęcam Was serdecznie do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Ja lecę montować dla Was ten film i myślę sobie, że w kolejnym zajmiemy się tymi winnicami pomału, tą Coronatą i Vermentino, bo kurde, 90 poziom mają i mi troszeczkę zalegają mimo wszystko, także myślę, że to będzie kwestia kolejnego odcinka. Ewentualnie może jeszcze znajdę jakieś zadania, które są na niższe poziomy niż 95. No na razie mamy co robić, jest tego trochę w dzienniku, więc fabuła jeszcze chwilowo poczeka. No i co? Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!